środowiskową i uwarunkowaniach inwestycji. Jeżeli to zostanie w przeciągu pół roku wydane, a bo znowu ten człowiek, to biuro, które powstało w świetle nowej ustawy w zeszłym roku, ono musi co? Ono musi przeprowadzić również konsultacje społeczne, również informacyjne rzeczy. Musi cały cykl uzgodnień musi przejść. I teraz, jeżeli ta decyzja zostanie dla nas, projektantów, jak najlepiej, żeby jak najszybciej była. Ale realnie oceniamy, pół roku, tak możemy przyjąć. Do roku nawet. Pół roku, tak. Czyli to jest końcówka przyszłego roku, będzie decyzja. I od tego momentu my mamy otwarte światło na projektowanie. Bo nikt nie będzie wcześniej projektował, jeżeli potem się na przykład coś zmieni. Bo to jest ryzyko projektanta. Jeżeli ja każę 10 ludziom czy 5 ludziom pracować nad tym projektem, a rejonowy urząd i tak dalej wyda mi decyzję zmieniającą to, co ja w koncepcji mam, to muszę na nowo projektować. Czyli wyrzuciłem pieniądze w błoto. Czyli de facto my możemy praktycznie rozpocząć, oczywiście prace przygotowawcze nad rozwiązaniami będą, ale to, co będzie pewne, to możemy rozpocząć od razu, a generalnie, no nawet przydam taki przykład. Wiaduktu nie możemy rozpocząć projektowania, jak nie mamy niwelady drogi. No bo jak ja się dowiążę do tego? Prawda? Nie mogę obok sobie projektować mostu. I tak dalej, i tak dalej. I jeżeli będziemy mieć tą decyzję, przystępujemy do projektowania. Ja zakładam, że jeżeli nie będzie różnych tam spraw, zawirowań typu sądy, typu tam inne rzeczy, w ciągu roku praktycznie można przygotować dokumenty do pozwolenia na budowę. Czyli mamy 2.10, 2.11, praktycznie możemy występować o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę jest ważne 2 lata. Proszę, już 3. A już się zmieniło 3. Chociaż zawsze było 3, a my się ciągle budowano 2. Czyli mamy 3 lata. Mamy ważne pozwolenie. I możemy de facto 2000 z tych pieniędzy nowych rozpocząć z udziałem pieniędzy unijnych. Ale żeby dostać te pieniądze w 2014, to trzeba minimum w 2012 już mieć gotowe papiery na to. No bo przecież nikt w ministerstwie, powiedzmy sobie, nie rozpatrzy wniosku z Giżycka w przeciągu tam 2 dni czy 2 tygodni. Tylko jest cały cykl pracy nad tym. Jest opiniowanie i tak dalej, i tak dalej. No całe szczęście, że mamy naszego europosła, pana Lewandowskiego, który będzie na przyszły budżet układał. Może coś więcej na tą Giżycy, na Giżycko uchwali. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o... Szanowni Państwo, czy mamy jeszcze pytania? Proszę bardzo. W sprawie tego dogadania się z wojskiem... Niech pan też to napisze. Pan generał mówi, że tam mogą być problemy. Są problemy. Na przykład plany są takie, że wchodzicie w teren prywatny wspólnoty mieszkaniowej. Teren prywatny. Na przykład my też nie będziemy się chcieli zgodzić. Nie sprzedamy ziemi. Jak to? Proszę pana, są zawsze 2 sposoby wyjścia. Albo idziemy według na ugodę i wtedy się dogadujemy co do ceny, bo my przecież nie chcemy tam dużo tego terenu. Nie my, inwestor, przepraszam, miasto, wy chcecie. I teraz drugie wyjście, pójść według specustawy. I wtedy obliczamy, ile to jest warte i mówimy, że za ten metr kwadratowy możemy zapłacić 116 zł. Pan mówi nie. No to możemy się gdzieś w sądzie spotkać. Ale generalnie specustawa, czyli tak zwana specustawa, ona umożliwia prowadzenie inwestycji pomimo prywatnych, że tak powiem, pojedynczych roszczeń. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Czy, szanowni państwo, jeszcze coś mamy? Proszę bardzo. Chciałam powiedzieć jeszcze na końcu, już mało osób zostało, ale wszystkim osobom, które dzisiaj przyszły, bardzo dziękuję. Bardzo proszę o przesyłanie swoich uwag i proszę państwa, my zrobimy jeszcze nie jedno takie spotkanie. Musimy wiedzieć, że jeżeli, tak jak pan tu mówił, ta wersja na rok 2000, nie wiem, 17-20, to moim zdaniem to jest wersja optymistyczna. Jest wersja pesymistyczna, taka, że będziemy cały czas na etapie konsultacji, bo będziemy cały czas się dogadywać, jak nie zjazd, to wiadukt, to jeszcze coś.
I wersja pesymistyczna będzie taka, że Generalna Dyrekcja nie zechce zainwestować w to przedsięwzięcie. A pamiętajmy, że póki to jest droga krajowa, tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych może wykonać tą inwestycję. Miasto tego nie może zrobić. Także nie wolno nam tego zrobić. Gdybyśmy nawet zburzyli się i podjęli taką uchwałę, radni by podjęli taką uchwałę, na wniosek burmistrza na przykład, to i tak wojewoda nam taką uchwałę uchyli i będzie nieważna. Więc nie mamy co liczyć na to, że sami to zrobimy. Musimy liczyć na Generalną Dyrekcję, musimy współpracować z projektantem. My w międzyczasie, proszę Państwa, rozeznamy się jeszcze, co do innych możliwości przebiegu obwodnicy. Tu z panem wicestarostą odbywaliśmy dyskusję w trakcie. Myśleliśmy o różnych możliwościach, ale te możliwości pokazują również bardzo drażliwe warianty. Na przykład przebieg przez gminę Giżycką, gminę Miłki, w tym Rydzewo, kanał Kula i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić teraz, że my przez Rydzewo puszczamy ruch. Tam, to gdzie tam? To nam zablokują od razu na pierwszym etapie. Więc nie jest to wszystko proste. Będziemy myśleć, co dalej, bo to wszystko nie robimy po to, żeby wszystkim zrobić na złość, tylko wszystkim poprawić życie i dzisiaj, i w przyszłości. Dziękuję bardzo. Ja również serdecznie dziękuję. Tym optymistycznym akcentem chciałem formalnie i oficjalnie zamknąć tą część organizacyjną. Natomiast jeżeli Państwo chcecie jeszcze indywidualnie z projektantami rozmawiać, proszę bardzo, są do dyspozycji Państwa. Gracias.